dzisiaj Jarosław Panek i Oscary w co się nosi. Polacy na oskarach. to do, dobre wiadomości, bo coraz więcej polskich filmów dostaje nominacje do Oscarów, no i coraz więcej polskich projektantów również No właśnie, może... to, to jest y... dobra okazja do tego, żeby się... Bo rzeczywiście tak. no już, już kilka nazwisk się przewiła polskich projektantów na, na Oscarowym dywanie, co cieszy, rzeczywiście cieszy, bo no, chyba nie ma lepszej promocji, prawda? Natomiast wydaje mi się, że póki co jeszcze ta szansa polskich projektantów nie została wykorzystana tak właściwie, bo pamiętamy, że właściwie pierwszy raz ekscytowaliśmy się nazwiskiem polskiego projektanta. Przy okazji występu Agaty Kuleszy na Oscarowej Gali dużo się o tej sukni Zienia mówiło. Szara, wydawała się zwiewna, z naszytymi pięknymi kryształkami, no bardzo pracowita w wykonaniu, to pracochłonna suknia z bardzo drogich tkanin. Natomiast ja pamiętam, że wszyscy o dużo mówili, nikt jej nie widział. Wszyscy mówili, że Maciej Zień projektuje wspaniałą suknię, co to nie będzie i wszyscy czekali, kiedy zaprą ten dech w piersi oglądając tę suknie. No i, i, i tak widziałem, że to powietrze trochę uszło, kiedy już Agata w nie wystąpiła, bo nie usłyszałem zachwytów już podczas bieżącego komentowania gali. Jest taka trochę niepisana pewna zasada w polskich mediach, w polskim show biznesie, wśród polskich reżyserów, że albo, że coś jest piękne, albo, że coś jest ciekawe. I wtedy, jeśli ktoś mówi, że coś jest ciekawe, to raczej powinna się zapalić czerwona lampka. I ja miałem takie wrażenie, bo wszyscy, kiedy ona już wyszła mówi, no ciekawa ta suknia, ciekawa, ciekawa suknia Macieja Zienia. No i myślę sobie, oho, coś się rzeczywiście nie tak. Dla mnie ona też była niestety tylko ciekawa, ale myślałem sobie tak na początku, no może, no to jest kwestia zawsze gustu, prawda, dyskusyjne. Może nie do końca się znam, może po prostu mnie się tylko ta suknia nie podoba. Ale minęło kilka tygodni, kilka miesięcy i coraz więcej osób zaczęło coraz odważniej mówić po prostu, że ten projekt był nie do końca udany. Moim zdaniem ona nie była ani dobrze uszyta. Agata Kuleszka, która jest osobą filigranową, szczupłą, drobną, ta suknia nieco ją poszerzyła, nieco ją pogrubiła. No coś było nie tak w tej sukni. No macie ziemia, gdyby kariera mu się po tej sukni nie rozwinęła za bardzo. Wręcz mówiło się o tym, że gdzieś troszeczkę zniknął, że przeżywał, to. Trochę, że to, że to było trochę nie tak, jak się spodziewał, ale no cóż, pierwsze koty za płoty, prawda? No mówię, tam też łatwiej projektować wielkim domom mody, które tam mają swoich agentów, przedstawicieli, widzą scenę, widzą, znają aktorki, mają z nimi kontakt, projektują czasem wiele lat, prawda? Bo to często jest tak, że ta współpraca między aktorką a domem mody jest wieloletnia, oni znają doskonale figurę, wiedzą, co tam wypadło w jednym roku dobrze, co nie, więc to, to jest na pewno trochę inaczej. Polskim projektantem jest trudniej po prostu, bo są po prostu debiutantami. No ale to był, powiedzmy, taki pierwszy nasz występ, gdzie o tej sukni się mówiło Agaty Kuleszy i ten Maciej Ziemi gdzieś tam jednak zaistniał. W tym roku znowu mogliśmy się trochę kolejnym polskim pochwalić, Gosią Baczyńską i Zary Cembel w sukni, myślę, trochę ładniejszej, aczkolwiek też odnosiłem wrażenie, że coś tej sukni brakuje. Była zdecydowanie bardziej zwiewna, była bardziej lekka niż suknia Agaty Kuleszy. W podobnym nieco tonie, czyli no może nie była taka szara, bardziej szła w kierunku z takiej ciepłej srebrzystości, coś między takim ciepłym kremem, wanilią, ekry w kierunku takiego bardzo delikatnego złota, bardzo zwiewna, taka, tam była specjalna tkanina z Włoch sprowadzana do tej sukni, taka siatka 3D, na której umieszczano te kryształki, więc to, to absolutnie była suknia droga w wykonaniu i bardzo misterna, natomiast wydaje mi się, że też ona mnie niestety ciągle nie olśniła, ta suknia. Czekam, kiedy który z polskich projektantów olśni, no bo niestety wydaje mi się, takich sukien trochę tam widziałem dużo wśród aktorek, celebrytek, to nie było coś, co by olśniło. Myślę, że gala hollywoodzka daje ogromną szansę, gdyby ktoś z polskich projektantów pokazał naprawdę rośniewającą suknię, na drugi dzień miałby pełno zamówień ze świata, po prostu wypłynąłby na szerokie wody, bo gdzie jak nie w Hollywood, kiedy te suknie mogą wszyscy pokazać, prawda? Natomiast ona tak troszkę przeszła bez echa, nie była pokazywana, więc wydaje się, że to jeszcze ciągle nie czas na, na polskiego projektanta, ale trzeba być, trzeba być, trzeba próbować, trzeba się uczyć tej mody, trzeba się uczyć pewnego blichtru Hollywood, który rzeczywiście jest specyficzny i no, kiedy ci polscy projektanci nauczą, jak po prostu tam będą, więc absolutnie dobrze, że są, dobrze, że mamy takie Szansę, że Polscy aktorzy pracują poniekąd także na sukces polskich projektantów, bo te będą się pojawiać. Bo przecież z kolei Maciej Osoliński, jak wiemy, ubrał jednego z aktorów naszej ekipy w swój smoking na galę Oskarową. No, Janko Masa skorzystał to akurat z pomocy Dior'a. Natomiast, no, panowie mają generalnie trochę trudniej, bo czy to Dior, czy to nie Dior, czy to Tomasz Osoliński, to jednak wybierałem rzeczy bardzo klasyczne, czy to garnitury, czy smokingi, czy muchy, czy krawaty, bo tam właściwie było wszystko, prawda? Nie, nie, nie było tak, że. Jest jakiś, niby jakiś dreskot obowiązuje, ale, ale różnie się ludzie ubierają. Widziałem też i garnitury, na przykład e, zwrócił uwagę, mamy ten garnitur jednego z aktorów, który był cały troszeczkę taki nawiązujący do stylu Johna Galiano, bo cały wydrukowany w gazety. To Galiano robił t-shirty całe, jakby, które udawały strony gazet, robił taką modę i, e, i tu też taki gazetowy garnitur widziałem, więc no, ten dreskot jest łamany bardzo często. Natomiast e, panowie polscy z ekipy postawili na absolutną klasykę, i myślę, że ze wszystkich tych e, polskich akcentów w Hollywood. Zdecydowanie Kasia Łaska w sukience paprockiego-polskiego wyglądała najlepiej. To była póki co, moim zdaniem, najlepsza polska propozycja. Z tym, że to była stara sukienka. To nie tak, była to nie, tak, specjalnie uszyta tak, to nie na była specjalnie okazję. uszyta. Może to i lepiej, bo może po prostu tak, wybrano, przymierzono to, co jest sprawdzona, dokładnie, nie eksperymentowano na tak zwanym żywym organizmie, tylko po prostu wykorzystano to, co jest sprawdzone, dobre, co się dobrze prezentowało na scenie i moim zdaniem to był absolutny hit. To jest na razie najlepsza polska propozycja Sukienka naprawdę wyglądała zjawiskowo na scenie. Absolutnie w tym kierunku chyba trzeba po prostu iść. Także są te polskie akcenty, bywa ich coraz więcej, chociaż czasy się zmieniają, bo nasza taka refleksja, że gdzie by mistrza Wajdę spytano po Oscarze, w co pan był ubrany, prawda? Byłoby to chyba pytanie niestosowne, no a dzisiaj jak gdyby to jest ważniejsze. Nie co Kasia Łaska zaśpiewała, chociaż przepięknie zaśpiewała Elza z Skrajny Lodu, naprawdę przepięknie, to jednak ważniejsze było w co była ubrana, prawda? My to czasy się zmieniają i mówię, no gdzieżby kto tak mistrz. Zapytał, na no, gdzie się pyta. No i my pytaliśmy dzisiaj, przypominam, Jarosław Panek odpowiadał w naszym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.